Witam serdecznie, pokażę jak przygotować oponki drożdżowe bez sera. Gotowe oponki są bardzo smaczne, puszyste i delikatne. Z podanych proporcji wyjdzie około 25 sztuk. Polecam wypróbować przepis. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 200 ml letniego mleka, 2 jajka, 50 g roztopionego, przestudzonego masła, 30 g drożdży świeżych, 30 g cukru, 1 łyżeczkę cukru waniliowego, szczyptę soli, 2 łyżeczki spirytusu oraz cukier puder do obsypania gotowych oponek i tłuszcz do smażenia, olej lub smalec. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski rozkruszam drożdże, dodaję około 1 łyżeczki cukru, około 50 ml letniego mleka, 1 łyżkę mąki i mieszam łyżką. Następnie nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, aby roszczyn zaczął pracować. Do gotowego roszczynu dodaję wszystkie składniki na ciasto i dokładnie mieszam łyżką. Następnie ciasto wykładam na blat podsypany mąką. Ciasto wyrabiam około 5 minut, a stanie się gładkie. Ciasto możemy również przygotować robotem. Ciasto wyrabiam delikatnie, nie naciskam zbyt mocno, ponieważ jest dość luźne. Jeżeli ciasto będziemy mocno naciskać, to będzie kleiło się i do blatu, i do dłoni. Wyrobione ciasto przekładam do miski lekko opruszonej mąką, nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut do wyrośnięcia, tak żeby podwoiło swoją objętość.
Jeżeli w kuchni byłoby zbyt chłodno, to miskę z ciastem możemy wstawić do wcześniej nagrzanego piekarnika do około 30 stopni, wyłączyć ogrzewanie i wstawić miskę z ciastem do wyrośnięcia. Ciasto pięknie wyrosło, wykładam je na blat podsypany mąką i rozwałkowuję na grubość około 1 cm. Z rozwałkowanego ciasta wykrawam większą foremką krążki, a środki wykrawam mniejszą foremką lub kieliszkiem. Gotowe oponki układam na papierze do pieczenia. Skrawki ciasta ponownie zagniatam i rozwałkowuję. Tak przygotowane oponki nakrywam ściereczką i pozostawiam na około 30 minut, aby wyrosły. Oponki ładnie wyrosły, teraz będę je smażyła. Oponki możemy smażyć na samym oleju lub na samym smalcu. Ja smażę na oleju i smalcu w proporcjach 1:1. Przed smażeniem sprawdzam, czy tłuszcz ma odpowiednią temperaturę, wrzucam kawałek ciasta, jeżeli tak, to zmniejszam płomień i zaczynam smażyć oponki. Oponki smażę z każdej strony po około 1 minucie na brązowy kolor. Usmażone układam na ręczniku papierowym, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Oponki są gotowe, można się częstować. Życzę udanego smażenia i smacznego.